Fabryki Ursusa to nie można tak poprawiać. A to jest historia naszego kraju, Ursus. Taka Ameryka. Taka Ameryka. A ile on ci dawał za tą 60? Super sprzęt, elegancki, no. To nie na telefon, panie. Robię wszystko, co tam idzie. No. Ja potrafię z zamarzarki i balarkę do słomy zrobić. Brakuje tego tak. Nie pomogę chyba, nie? A ty jesteś moją lady. Żyję chwilą. ZMDK. Z miłości do koryta. Już niebawem. Mercedesy wiązą nas, więc gitarę zabrać czas. I weź mnie, Mercedesa mnie nakameruj. Witajcie w kolejnym odcinku programu Królowie Żyta. Dziś naszych bohaterów odwiedzi wysoko postawiona osobistość z Warszawy. Dowiecie się, czy spółka Młotpol dopuściła się nielegalnego zabiegu handlowego, w którym uczestniczył Adam. Oraz poznamy nowych bohaterów programu, których połączyła miłość do muzyki. Zapraszamy! O kurwa, telefon dzwoni. Halo? Ile tam pani ma? 2 tony? Na moje oko, ja tam wiem, pamiętam o 500 kilo. Pani, niech pani tak poczeka, my tam już lecimy. Jak ty tam wdówkę zrobiłeś? Jak to było? Ile ona chciała za ten złom? O 2000. Ile? 2000. 2000. A ja ją fuja zrobiłem. A ile jej dałeś? 500 złotych. W spółce Młotpol wielka wyprzedaż. Wzrost ceny złomu to dla handlarzy dobry moment, by wymienić tabor i zarobić pieniądze. No ogólnie, Tadziu, to dobry interes zrobili dzisiaj z tą wdówką, nie? 500. 500 kilo? 500 kilo. Z tych 2 tun. Byłem u rolnika, bo przeglądy robią maszyn. No i jeden gospodarz, takie jak się wchodzi do góry i są ramki w kombajnie. No złapałem się, a on nie przekręcił tego. No i feder wpadłem, to dobrze, że nie chodził to, bo bym je... Jeszcze by mnie wymucił, ten kurwa gamoń pierdolony. Ale powiedziałem mu, ty chuju do sądu pójdziesz, kurwa, bo powiedział, że jest wszystko poprzekręcane, a tu w piździe. I teraz mnie wszystko boli, nogi mnie bolą i to, ani nie mogę usiedzieć. No, procesuję się trochę z nim, ale to zobaczymy, co będzie, no. Adwokata mam taki od spraw beznadziejnych, ale no. Ten dzisiaj rolnik to na dzień dzisiejszy to jest zrujnowany w chuj. No i ona mówi takie coś, no mąż mi zmarł, teraz i trochę sprzątamy, bo taki trochę był zbieracz. Ja mówię, pani, no weźmiemy, nie? A ona mówi, czy wiesz, mamy swój samochód, żeby to przerzucić. Ja mówię, pani, będziemy to przerzucać, mówię, dołożę pani 30 groszy na kilogramie. A ile idąłeś za to z tym autem? A to już tam wiesz, tak? To ile co w kieszeni miałem. Ty kurde, dobrze. Taką gdówka, to się będę się tak popchnie trochę w tył, trochę od przodu. Będzie tak. Tadziu, wiesz, cugarki też są, nie? Ty co? Ale słuchaj, od przegrabiarki to... To nie wiem, czy nie założymy na to i tą emalią jeszcze nie pierdolniemy. Kurwa, ale to my ją zrobili, ja pierdolę, żeby to jeszcze... To nawet jak my zezłomujemy to, na czym stoję. Stasek, stój do, wolna, no jasno, To pieniądze leżą na ziemi, kurwa, tylko no, widzisz? Miało być, kurwa, przykręcone, a on chuj nie poprzykręcął, gamoń pierdolony i jeszcze, kurwa, na dodatek mnie wkurwił, bo jeszcze mówi, a co ci się, kurwa, stało? A ja mówię, w dupę z tym, kurwa, twoim, na złomgu, kurwa, zawiście, chuj swoje bane, ile razy mam to naprawiać, kurwa, co chwilę, coś, kurwa, chińskie paski, straski, kurwa, a on będzie mi tutaj... Bo on nie ma pieniędzy. Te kurwy nie mają pieniędzy, z Unii dostali, a teraz będą się płakać, bo nie mają, kurwa. Domy remontują, kurwa, z klinkieru, a ja będę, kurwa, im za 5 zł robił. Pojebało ich chyba. W tym momencie będziemy wybierać koparkę Waryńskiego. Waryńskiego koparkę, którą zakupiłem jakiś czas temu, co silnik został skradziony. I w tym momencie jestem dogadany już, że w Szczecinie stoi kontener i na kontener będzie pakowana prosto i ta stal, bo to tu chodzi głównie o stal,
prosto kontenerem do Chin. Bez pośredników, bez żadnych skupów, bez żadnych usług, jeżeli chodzi o ważenie. Wszystko prosto leci na kontener. Złom zdrożał, także cena jest dobra, także wyprzedaję koparkę bez silnika. No i tak już z nim nic nie zrobię, i tak muszę ją zawieźć, to ją wyciągniemy. Tadziu! Gdzie to jechać? Tu! Tutaj, tu na wózce, na wózce! Gdzie jadę, kamulię? W drugą! Gdzie? Gdzie? Tu! Kombajn do buraczków, no to no, na siebie już zarobił, ale w tym roku no, tyle było awarii, że no, można powiedzieć, Adaś w pewnym momencie to zarobił krocie. Jest! Jest! Możemy, jedź! Jedziemy? Jedź! No! Czeka, czeka, no, brakuje! Co? Idzie! To nie idzie! Nie idzie! Tadziu, nie idzie! Za słaby jesteś! Nie damy rady! O, to nie, nie idzie! Trzeba. Tadziu, nie idzie! Zobacz, nie! Nie. Nie damy rady! Nie, do, ej! Nie damy Staszej! Rady! Nie damy rady! Ej, Staszej! Nie damy rady! Dzwonimy po Romka! Po Romka? Tak, czekaj, stój! Zobacz, co się robi! Nic, ej! Nie damy rady! Romek zator stanął kompletnie, nie ma nic! Romuś, później zadzwonię, teraz nie mogę, kurwa, bo my znaleźli kłopot. Ale zobacz, o co blokuje, widziałeś? Ramię jest w ziemi. Trzeba to też zawieźć, trzeba to też spieniężyć, jak to się mówi, a następnego to będziemy kupować samojezdny kombajn ropę. Sprzedamy Posejdona, no a w to miejsce weźmie się ropę, nie? Tam się dopłaci te 990 tysięcy, nie? Nie mogą uciągnąć zatorem kopary, wiesz? No ja jestem tutaj na Młotpolu teraz. No tutaj do Staszka, do Tadeusza dojeżdżam, bo zetora zakopali, a jedzie podwozie po tą koparę, bo sprzedają, bo złom jest drogi. No. Holem na zetora i przez zetora będziemy jechać. Ale żebym go nie rozerwał. Ja wiem, no, wiem. Bo jak ona powolutku stoi, będziemy. Tadzia wezmę do koparki, Boże. Tadziu! Tadziu! Ej, bolec, wiesz, muszę bolec. Nie masz bolca? No zobaczę. Jest? No, dobra. Tu. A jest, widzisz, no Radek, dobra. To za gruby jest. Tadziu, wejdź do środka. On musi kręcić całą kolumnę, żeby ona to ramię się tu, do tyłu no. kierowało. Nie damy rady. Odepnij tutaj. Nie czy... odepnij, musisz z dziur wyjechać, co żeście już wykopali. Odpinaj tu. Odepnij to i musisz się przestawić. Raz, dwa. No wyciągaj, luźno jest. No nie chuja. Zapiek się. O, widziałeś? Zadzwonił do mnie, no bądź co bądź, ambasador Bangladeszu. Że po prostu chciałby przyjechać, sprawdzić, czy tutaj te biznesy, które prowadzimy, są rzetelnie prowadzone, czy tutaj to wszystko dobrze działa, czy to wszystko naprawdę tu istnieje. Prosto John Deere'em zajedź! Mówisz? Tak, zostaw, już tego nie ruszamy! Zajedź tak. Prosto John Deere'em, Romuś! To tylko nie wiedz te, jeden. Te multy nie wiedz, nie? Nie na przejazd, nie na przejazd, bo tu się pojedzie. Chodź! Czego? Musi być zetor. Ja nie mam skrętnego zaczepu. Staszek, podjeżdżaj zetorem od nowa. Klecha z flaszki się uśmiecha, pali Mercedesa. Hamlet robi za kelnera, rasa straszna. Ja też mnie zawiódł troszeczkę, bo chyba jeden napęd tylko ciągnie, a jest świeżo po remoncie John Deere. Tu będę do mechanika się zgłaszał zaraz. Oje! No, żeby nie w dziury te same. No do... O, będzie, siedzi. Dobra, ja szybko i... Ja bym tu w ogóle się tak nie spieszył. Nawet bym tego nie uniósł dzisiaj. Ale to... Ale jedzie ambasador, no to trzeba się jakoś przygotować, przecież to już i wójt, i komendant policji dzwonił, to szybko to uruchomić i sprawę załatwić. Stop!
O, idzie, idzie! Jedziemy, no musisz! Rano, udało się! Poszło. Brawo, kręć! Brawo! Stoj! To już wystarczy, bo on tu od tej strony podjedzie, dobra. I z tyłu go jedynie, on będzie go, jak go? Prawdopodobnie też na hol taki, na sztywny. A to oni sobie poradzą, bo my tu już nie traćmy czasu, tak. Stanisław. Tu na koło. Ale ramię, wiesz, nie ma już. Tu na mnie trochę. Oleju chyba i spadło ciśnienie, ramię leży. Wyjebie mi palce. O, to. I chuju ty. Dobra, ej, mnie wyczep. Bolec, tam wóz. To jest twój! A mój. To jest twój, Romuś! Hej! Romuś! Tam. Zielony dekielek, kurwa! Do przodu wóz! Ty to macie! Zawsze zielony dekielek! Dostałem telefon z Warszawy. Zadzwonili z ambasady z Bangladeszu. Zadzwonił pan ambasador Syed Mohammed Ali. I powiedział, że chce mnie nająć jako kierowcę. Ja mówię, no ile pan płacisz? 500 zł powiedział. Bo to no, dla mnie to są duże pieniążki. Pojechałem pociągiem do Warszawy. Kanapek sobie nabrałem. No i zaszedłem do tej ambasady. No i mówi, to Zbyszek, wsiadaj z tego Mercedesa. Mówię, panie, jak zobaczyłem tego Mercedesa, to ja takiego tylko widziałem w telewizji, jak po Pruszkowie Pershing jeździł. Prawdziwe, stalowe auto i to jeszcze jakieś tam przeciwkuloodporne szyby. Chodzi lepiej niż Fiat, nie? To ładnie Mercedesik, widać, że to dobre auto i no szycha. Tutaj właśnie jest firma Młotpol, tutaj są prezesi, pan Stanisław i Tadeusz. Wizytację specjalnego gościa czas rozpocząć. Zarówno dla producenta programu, bohaterów, jak i społeczności tego regionu Polski to niecodzienne wydarzenie. Firmę Młotpol w wyniku prywatnej sympatii i wyrażenia chęci wsparcia finansowego odwiedza zastępca konsula Republiki Bangladeszu, pan Syed Mohammed Ali. Syed Mohammed Syed. Dobrze. To mu tylko odkuść, tylko, o, dobra. Dilona, dilona, nilomon dilona, eto je nitur bondhu jana. Cześć, jak tam, dobrze? Kłania się Roman Wielkopolski. Ja jestem w Bangladeszu. Ja mam imię Syed Mohammed Ali. Ambasador. Ambasador, tak. Witamy serdecznie, panie ambasadorze. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo nam miło gościć pana w naszym kraju. W naszym tutaj, naszej takiej małej ojczyźnie, w naszym Młotpolu, to dla nas wielki zaszczyt. Ambasador Bangladeszu w Polsce, pan Syed Mohammed Ali, odwiedził Młotpol, szanowni państwo, no podobno gdzieś wcześniej oglądał na YouTubie, bardzo mu to się spodobało i chciał zobaczyć, czy to wszystko jest prawdą, czy ten Młotpol, ten biznes, który prowadzi Stanisław i Tadeusz, to jest fikcja, czy prawda. No, myśmy wytłumaczyli, że to wszystko jest prawdą, no i ambasador Bangladeszu u nas tutaj wśród bohaterów Królowie Żyta. No wielka sprawa, jeżeli chodzi o cały program nasz. No produkcja jest zachwycona przyjazdem tej osobistości. A on chce z nami biznes zrobić, bo tutaj musimy coś ubić, tutaj biznes, interes, bo on tu przyjechał taki kawał z Bangladeszu, to... Jak u ciebie stal, jak złom w Bangladeszu? Co? Dobra cena na stal? Dobra cena, tak. Na Bangladesz? Na Bangladeszu. No to ściągać stamtąd, co? Tu. To ty do nas. Ale ja mam to, nie mam papier. Papier nie ma. To jest eksport. Papier niepotrzebny. Nie ma papier, można papier. Zrobić? Nie ma papier, to nie ma eksportu Bangladeszu taki. O, to jest problem. My papier załatwimy. My załatwimy papier, ja załatwimy. Tak? Tak. To legalsko. Ja tutaj interesuję robić biznes. To firma mnie pomóżuje, a ja dałeś pieniądze. Może 2 miliony złotych. Tak? I to jest też w cenie złomu. To jest wąż, rura. Nie wąż.
O. No nie wiem, kto to jest, no skąd mam wiedzieć, jak ja nie mam czasu tak telewizję oglądać. Podobno, że tam Motpolowi ma dać pieniądze, to chociaż oddają coś, nie? No. Pralka. Pralka? To jest dobrze? No, niedobrze, to nie działa. To może pieniądze mało płacić. Też się głupot pytam, żeby tutaj trochę ten warsztat podbudował, trochę tam to i trochę kluczy, bo przecież ten uczeń połamał wszystkie prawie gamoń, kurwa, i będę kupował. Stal, jest stal? Stal. Aluminium? Nie, to będzie stal. Stal. To wszystko stal. O. To w prezencie mogę dać, wiesz. Prezency? To mogę prezent dać. Bezpłatny? Tu oprowadzimy ambasadora po naszej firmie, zobaczymy w co konkretnie chciałby zainwestować, w jaką branżę, czy w usługę, czy w handel. A może mi załatwisz, że w Bangladeszu będą jakieś traktory tam robić, ja nie wiem jakie tam są, ale a może jakieś mają, nie? No. No Zbysiu teraz weźmie widełki i odkopie panu, niech pan zobaczy jak wygląda taki prawdziwy... Weź no odkop trochę. Na no. Tym podej, największe no to... pieniądze robią tutaj. Ambasada Bangladeszu. Hello. Ale mnie apnera ki lagaj sen. Ja mam to tikna. Ale mare mi ciudi, khanki magir bola tar mare bab. Nawóz, czysty nawóz naturalny dla rolnika pod zboże. Dobra. Ja inwestuję tutaj pieniądze. Chce pan zainwestować pieniądze tu, do nas? Tak. A jaka kwota interesuje? Jaka kwota to jest? 20 tysięcy miliony taka. 2 miliony złotych? Tak. 2 miliony złotych. Tak. No podobnie 2 miliony złotych, to jest kupa kasy. O, placie przynajmniej wyremontuję. Serio bardzo robisz? Bardzo dziękuję za inwestycję, bo to jest... Ja też robisz. Ja interesuję ten biznes. Lubi. A ile jest do Bangladeszu kilometrów? 20 tysięcy kilometrów? To chuj, ten maluch wytrzyma tyle jeszcze. Tylko muszę paski powymijać i oleje. I pójdzie to kurestwo jebane na pewno. Ja jak zobaczyłem, czym przyjechał do nas naprawdę, aż łzami się wokół zakręciła, to można powiedzieć moje marzenie z lat młodzieńczych. No S-klasa Mercedes 94 rok. Ja jeżdżę C-klasą, szanowni państwo. No i może będę chciał odkupić tutaj od pana Mohameda. Mogę sobie siąść za kierownicę, zobaczyć, tak? Tak. Romusia, ja z drugiej strony pójdę, co? Ej, ale to jest komfort. Ojej. Paseczek, no. Ale to do wymiany tylko. Oj, ale ładnie idzie. Życie mechanika to jest, kurwa, całe życie. Taką dziewczynę znam, ona bardzo dobrze robi, bardzo dobrze. Cena to tylko trochę drogo. Ale dogadacie się? 20 tysięcy złotych. Pan Roman kupi Mercedesa samochodem, ja mu sprzedam za dobre pieniądze. Sprzedamy. Tak? Tak, ale od razu. Ale to jest wersja, wiesz, kuloodporne szyby tu masz. Nie wyciągaj teraz. Nie, mam przy sobie. No dobrze, akurat. W porządku, ale nie teraz. No to. Aha, dobra. No, na spokojnie to się załatwi. 20 tysięcy. Tak, 20 tysięcy. Dobra, to już załatwi. Odnosi to, jak mu wypłaci może. Pan Stanisław i Tadeusz nawet w obecności tak ważnej osoby nie pozwalają na zaniechanie obowiązków. Za chwilę będziemy świadkami zabiegu marketingowego handlarzy, w którym udział weźmie również Adam Mechanik. Kurwa, ktoś mi dzwoni. Halo, Stasiek, co tam się stało? Tak nielegalny biznes w odcinku, kurwa, a co ty, kurwa? Teraz mi, no, biały dzień, ja mnie od ciebie, kurwa, jebą? Ja biały dzień to 200%, ale ja wyjeżdżam, ale jak przyjdą szlać, to ja pierdolę to. No, tura do góry i spierdala. O, przyjadę tam już, chuj. Pieniążki to, kurwa, w ręce, bo jak dojeżdżam. Z góry chuju płacisz. Zaraz będę. On nie ma kapca, jest profesjonalistą. Naprawi wszystko, kałuce nie piszczą. Jak mawia lokalna społeczność, dla Adama i jego słynnej 60 najgorszy jest rozruch. Dalej sprawy nabierają już wysokich obrotów. No a w Bangladeszu ciekawe jakie dziewuchy są. Może takie ładne są, nie? No, tam, no, trzeba zobaczyć to jeszcze na internecie, co tam jest. No odrobina orientu to tam nie zaszkodzi. Muszę ucznia się spytać, bo on tam lepiej tam się orientuje. O, do Bangladeszu po złotu za daleko, bo samolotem. Bo jak to przywieziemy? Tu śmigłowcy doleci resztę. Dziś
poznacie również nowych bohaterów programu. Justyna. I Adrian, a. Ja jestem z Podkarpacia. Dzieliło ich aż 600 kilometrów, ale nie stanowiło to dla nich problemu, by się poznać i pokochać. Poznaliśmy się przez internet. Nie, przez internet. Przez internet, przez Messengera. Ja przyjechałbym po ciebie i... Jesteśmy u Adriana. Justyna i Adrian pragną założyć zespół weselny. O ich talencie i dalszych losach przekonacie się w kolejnych odcinkach. Każdy swoje 10 minut ma. Gdzie o. No mów. Najważniejsze to musi być muzyka, miłość. Zespół no. I miłość. Musi trwać do białego rana. Musi grać do siedmiu. Musi grać do białego rana. No i... Widzimy się w kolejnych odcinkach i pozdrawiamy. Wjeżdżamy. Pomachaj no już troszkę komuś tam. Adam każde zlecenie traktuje indywidualnie i ceni sobie punktualność. Staszek mnie wynajął, żebym z Turym mu wymieszał tam gnój, bo oni tam kombinują, żeby był przywieźć balota i żeby więcej było gnoju, bo a tam jest to, taki gnój, to jest kurwa, tylko żeby kasa była. Jadaj tam, podwale! Podwale, Boże, dawaj mu! Dawaj mu! Jadaj! Stój! Stój! Co ty robisz? Źle. Na obornik, Adaś! Na obornik! Starzy handlarze dobrze wiedzą, jak zaspokoić rynek, a ich matematyka i zasady ekonomii nie zmieniają się od lat. Rozrywaj! Kurwa! Bo bardzo urodzajny w tym roku był obornik! Nie może się zmarnować! Obornik chcieliśmy zrobić, myślę, te balety duże mężczyźni. I chcemy to zmieszać do kupy, żeby było więcej tego obornika. Ogólnie mamy tutaj słomę dobrej jakości. Mieszamy z naszym obornikiem, dlatego że obornik jest bardzo wydajny. Każda taka sipka to jest dwa razy zysk. I wyobraźcie sobie, że kupujemy 100 takich balotów jak ten. Zobacz, jak to jest podniesiona objętość całego obornika. To są pieniążki tylko tu. Tadziu, co? Kurwa cholerno! Adaś, pchaj to tam dalej! Pan Stanisław i Tadeusz długo naciskali, by ten fragment filmu był niepublikowany. To jest legalny? Po części tak! Ja nie mówię, że do końca nie, ale jeżeli towar masz dobry, to takie mieszanie, to się zmarnował taki towar. A tak jest na pół, jeszcze więcej. Rolnik dostanie więcej ma towaru, większa ilość na pola serio? Idzie. Serio? Serio. Adaś! Adaś, mieszaj to! Mieszaj to tu! Dobra! Nie zjeb! Cały kurwa, sznurki stop. Macie! I kurwy jebane! To tylko mi tylko zamieć to! To kurwa, mi tylko zamieć! Co? A wy co? Chuje jebane! Ja wy kurwa włazicie! No i my mieszamy, a tu gospodarz nos zaszedł. I mówi, co ty kurwa robisz, jeszcze tu mi do ciumnika dolatuje i ja tam już nie chcę tych problemów mieć, bo to są pojebusy, bo zaś... Zamiast kurwa w nocy to robić, to oni we dnie kurwa mi kozali przyjechać, barany jebane.
rolnik jedzie! Spierdalaj, kopej! Rolnik to tak skokął, ze siekierą przyleciał. Ja mówię, kurwa, spierdalam stąd, bo mi jeszcze koła poprzebiją. Która do góry i w pizdu tam. Wypierdalaj stamtąd! Panie ambasador! Panie ambasadorze, właśnie podjechał rolnik szybko do samochodu. Samochodu? Tak, szybciutko. Tak, szybko. Ja mam tam wyjebane na tego Staszka tam, kurwa. Opuna, kurwa, 700 zł do 1000 kosztuje, a jo, kurwa, wezmę od nich 200 zł, a mi tym poprzebiją i co ja zrobię, a oni skąd mi wezmą zaś? Policja zaś przyjechała i tam nie wiem, co się tam działo, na nich to już mam wyjebane na wszystko już. Rajny jest drugi sąsiad, pana podpierdolił nocy, zakapował nocy. Dopiero było to. Ładnie się do kady kupiłem, jak się do kady kupiłem, jeden w prawo, drugi w lewo. No to ja mówiłem też, że nie chcę uczestniczyć w całym tym procederze, nie pociągnie to ambasador takie rzeczy widział, no bo rolnik naszedł, to co, no jedziemy gdzieś do ciepłego miejsca, ja z wami się dziękuję. Przejadę i zobaczę jak to idzie, no. Panie ambasadorze, jak macie taką wódkę, coś macie? Ogólnie tam, w Bangladeszu? Tak. W Bangladeszu nie ma wódki. Kurwa, to nie ma? To co tam jest? Tam jest, w porządku pani jest. Dziewczyna jest dobrze, tak. A jaka? Bangla dziewczyna. To chyba chodzi o dziewczynę. Tak. Tak. Dziewczyny jest tam dużo, jedzenia takiej mocnej. No. Nie wiem o co tam chodzi, bo tam nie wiem nawet w ogóle gdzie to jest. To jest Bangladesz. No. Ale tutaj jest zimno, tam nie ma zimno. Minus nie ma tam. Nie ma. Nie ma. Śniegu pada nie ma. Plus 40? 40, 65. Ciepło tam. Ty idziesz tam, w Bangladeszu? No przejdziemy się, no a co nie przejdziemy się? No, czy byś taką robotę na mechanikę bizonów, tam mucą coś, czy coś mają zboża? Jest, jest. Tam jest mechanik, jest. Traktorem. A ile biorą za remont traktora takiego? Tam może 30-40 tysięcy złotych. Łodzie, za remont tyle pieniędzy? Tak, ale nowy. A nowy? I stary jest trochę taniej. O kurwa, os mnie obaliło. O, cenne. Ja pierdolę. O, ładne to tam zawsze. Tam jest laski. Tak? Tak, laski jest. Są? Dużo, dużo, dużo. Ja mam taką koszulkę, widzisz? Już. Adama, tak, ja płacę. Ja mam wyjebane. Na to wszystko. Ja cię mogę nauczyć, mam to wyjebane. Mam to zajebane. Wyjebane. Wyjebane. Mam to wyjebane, o. Kurwa mat. No. Ja pierdolę. A pójdziesz do ministerstwa, tam do tego, do ambasady, to byś ich tak nauczył, żeby... Panie ambasadorze, na współpracę. Dobro. Przyszedł, no tu wtedy. To się. Po tym to zobaczysz. Ambasady to. To kochasz. Tak? Ale w drugą stronę. Na zdrowie. Dobre? Dobry. Ale ostry. Czy pan Roman odkupi rządową S-klasę od konsula? Jakie będą dalsze losy naszych bohaterów? O tym dowiecie się w kolejnych odcinkach Królów Żyta. Jak mawia młodzież, pozostaw łapkę, subskrypcję i dobre słowo, aby program ten zagościł w każdym polskim domu. Życzymy wam dużo zdrowia i niskich cen nawozów. Do zobaczenia! Zapraszamy jeszcze!